Truc numero 392. Projeto da Zandu. Paragrafy. Zadanie wymienione w paragrafie 1 na pozycji 2 w części pierwszej budowa i przebudowa ulic gminnych. To była uchwała, prawda, o naszym liście. Otrzymuje brzmienie. Budowa chodnika w ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Wodociągowej do przystanku MPK. Uchwałę tu podejmujemy na wniosek z WIKIT-u. Uchwale, szanowni państwo, do wieloletniej prognozy finansowej mieliśmy tak właśnie to zadanie nazwane i ono jest prawidłowo. Natomiast jakimś dziwnym trafem, a faktycznie przez lata operowaliśmy zawsze nazwą Wodociągowa wzdłuż odwodnienia w kierunku Księcia Józefa. Wszyscy wiemy, że chodziło o ten chodnik wzdłuż Księcia Józefa od Wodociągowej do przystanku. I ta nazwa nam się ciągła tu ze dwa lata i po prostu nieopatrznie gdzieś ją napisaliśmy po prostu. No ale ZIKIT na to zwrócił uwagę, że jest niezgodne z WPF-em. To jest to samo zadanie cały czas, tylko po prostu zmiana nazwy zmienia. To jest jakieś pytania, uwagi. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym zmieniu? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jedna z uchwała została przyjęta. Druk numer 393. Paragraf 1. Przeznacza się środki w kwocie 400 zł z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie pod nazwą zakup nagród dla uczestników drugiego wiosennego turnieju piłki nożnej. Realizatorem jest oczywiście ZEO, a dokładnie szkoła podstawowa numer 7. ZEO i szkoła, tak. Tak się teraz myśli. Uchwałę podejmujemy na prośbę dyrekcji szkoły podstawowej numer 72, która jest organizatorem turnieju, w którym będą uczestniczyć drużyny ze szkół podstawowych z dzielnicy. Komisja Sportu o tym wie, pan przewodniczący wie, tylko chodziło o to, że już chcieliśmy po prostu ten projekt uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, więc jednogłośnie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, uwagi? Proszę, mam nadzieję, że będzie cykliczne, żebyśmy pamiętali na przyszłość, że życie takie uchwały. To znaczy, może inaczej, fajnie by było, gdyby szkoły pamiętały o swoich marzeniach i jednak kierując do nas pisma na wiosnę, same pisały, co chcą. I ewentualnie nas informowały, jak się odbyło. I ja myślę, że teraz w lutym będzie najbliższe spotkanie z dyrektorami szkół i na pewno coś takiego będziemy wnioskować do dyrektorów, żeby pamiętać. Nie. Tak, tak, konkursu pojedynczy, nie wymieniamy. Na ale, ale ładnie, jeżeli szkoła potem nam pokazuje, co robi, prawda? No jeszcze odpowiadając na pytanie, bo to akurat głównie ze mną rozmawiali panowie głosiści i pani dyrektor. Najprawdopodobniej będą to cykliczne spotkania, być może to będą dwa razy w ciągu roku. W każdym razie tam jest, wrócił w Ekice do 72, bardzo aktywny pan Ossoliński i prawdopodobnie będzie się wiele działo. Ja tutaj w drodze wyjątku właściwie to podejmujemy tak w ostatniej chwili, prawda? Ja właśnie rozmawiałem sami z dyrekcją i tak dalej i z lokistami i z dyrekcją, że takie rzeczy należy zgłaszać z wyprzedzeniem rocznym, prawda, tak jak się przygotowujemy budżety. I myślę, że będą o tym pamiętali. To zobacz, mogę, że za tymi nagrodami będą puchary i medale. Tam nie będzie żadnych z tego, co szkoła pisała. Tak, tak. Upominki. Takie honorowe bardziej. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.